Nagrywa. To jeszcze raz dzień dobry, oficjalnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Marto, dzisiaj jest Twoja sesja hipnozy regresyjnej i prosimy Cię o to, żebyś nam podała teraz swoje punkty, którymi zajmiemy się podczas tej sesji. Słuchamy Cię. Tak, przygotowałam cztery elementy, które chciałabym, żeby były poruszone w czasie naszej sesji. Jeden jest bardzo taki dotyczący fizjologii tak zwanej, a pozostałe trzy są zupełnie z innego pola i tak naprawdę są ze sobą bardzo tak naprawdę połączone. Więc pierwszy element dotyczy właśnie fizjologii, tak jak wspomniałam, i to są dłonie i stopy, które od kiedy pamiętam tak naprawdę, zawsze były moim problemem, nazwijmy to jakby po imieniu. Zawsze były bardzo zimne, mokre i no i takie sino-czerwone, no to pewnie konsekwencja takiej tej dolegliwości. A czy oprócz tego, że to jest jakby problem taki fizyczny, czy wywołuje to w tobie też taki kompleks na przykład? Na pewno, bo to bardzo, no bardzo przeszkadza i w takim normalnym, codziennym życiu. Tak. Dobrze. Jak najbardziej. Następne. I pozostałe punkty to takie tematy szerokie, powiedziałabym, i dotyczą takiego mojego funkcjonowania, jakby postrzegania i życia w tym świecie i są związane z tym, że nigdy nie wiedziałam i tak naprawdę nadal nie wiem, co ja mam w tym moim życiu tak naprawdę robić, żeby to miało sens. Nie potrafię jakoś tak długo mieć takich długofalowych planów, żeby się ich trzymać, żeby coś realizować. Ja sobie coś wymyślę i jestem w stanie podjąć jakąś decyzję, żeby coś zrealizować i na tym takim pierwszym etapie jestem w stanie to zrobić i nawet nie mam z tym problemu. Natomiast jeżeli już idziemy dalej, to ja mam absolutnie jakieś blokady i nie potrafię iść dalej. I to dotyczy, czy to na przykład, nie wiem, czy to dotyczy pola zawodowego, pracy, czy no, jakichś osobistych, no to nie miałam na szczęście jakichś takich jeszcze przeżyć, że musiałabym doznać jakiegoś na przykład rozstania bolesnego, ale no jakby na takich... Po prostu czujesz blokadę w jakimś działaniu, w podejmowaniu decyzji i tak dalej. No właśnie, jakby pierwszych decyzji nie, ale już później, żeby to faktycznie się doprowadzić wydarzyło do końca. To jest jakieś mega po prostu coś, co jakby no, nie pozwala mi jakoś tak iść dalej. Dobrze. No i ten mój drugi i trzeci punkt, to właściwie to tak naprawdę to jest jedno, bo to jest jakby no, brak konsekwencji, tak jak powiedziałam, takie niesprecyzowanie, nieumiejętność jakby podejmowania takich długofalowych decyzji. I ostatni element to jest bardzo duży lęk przed ocenianiem, jakby postrzeganiem mojej osoby, nawet nie ocenianiem, ale nawet postrzeganiem mnie. Bo i to nie chodzi o to, jak wyglądam, czy że ktoś tam, czy jestem ubrana, czy wyglądam, czy nie wiem, czy jestem gruba, czy chuda, to nie, ale bardziej no, w tym, co robię. Ja po prostu, dla mnie niesamowitym stresem jest, jak byłoby, gdyby, nie wiem, no, ludzie dookoła, szczególnie ci, na których mi zależy, właśnie no, po prostu zinterpretowali, czy uważali, że ja robię, że nie wiem, że jestem złą osobą, albo dobrze. Nie mam problem z tym, żeby zawieść, to jakby, że przed zawodem. Na przykład,
że ktoś może się poczuć zawiedziony Dobrze. moją osobą, moim postępowaniem. To tyle. Czy chciałabyś, powiem, że mi wspominałaś też o tym, że jeśli będzie czas i przestrzeń w sesji, żebyśmy ewentualnie jeszcze spotkali się z twoim zmarłym przedwcześnie bratem i tatą. Tak, ale to będzie trudne dla mnie, ale no, chętnie spróbuję. Dobrze, jeśli będziemy mogły to zrobić, będzie na to przestrzeń, Dobrze. czas, to na pewno się postaramy. Marto, bardzo Ci dziękujemy za punkty. Czy możesz wyłączyć mikrofon na ekranie? Możesz coś powiedzieć, żebyśmy sprawdziły, czy... Super, dziękuję, nie słyszymy Cię. My w takim razie zaczynamy pracę, Anetko. Zamknij oczy, weź sobie parę wdechów z każdym wydechem. Jakakolwiek myśl, która zaistniała w twoim umyśle, opuszcza go. Relaksujesz się coraz bardziej i bardziej. Powiedz mi, czy kiedy Marta podawała swoje punkty, czy coś już widziałaś, czy coś odczuwałaś? Swędzenie w różnych częściach ciała odczuwałam, bardzo dokuczliwe. Dobrze, a czy jakiś obraz się pojawił? Nie. Nie. W takim razie ja policzę od 5 do 1, a ty się zrelaksujesz. Twój umysł racjonalny powoli się wyłączy, ponieważ jesteś bezpieczna, jesteś u siebie, a my potrzebujemy pracować na innym poziomie. Zaczynam odliczanie. 1 do 3. I kiedy powiem 3, ty połączysz się z Martą. 1, 2, 3. Widzę Powiedz Martę. mi, powiedz mi, co widzisz? Widzę Martę jako małą dziewczynkę, kilkuletnią. Czy możesz podejść do Marty i sprawdzić, czy to jest Marta, z którą rozmawiamy przez Skype? Sprawdź jej DNA, spójrz jej w oczy. Tak, to w tym wspomnieniu ma ciemne włosy, ale po oczach poznaję, że to ona. I widzę, że kogoś chwyta za rękę, jakąś wysoką postać, i na początku z ciekawości, a teraz ta postać ją ciągnie dokądś. Kim jest ta postać? Wygląda jak duży niedźwiedź, to tak jakby z misiem rozmawiała, a teraz jest to po prostu wielki mężczyzna. Czy możesz spojrzeć mu w oczy? Spojrzeć mu w oczy, dotknąć go, zbadać jego DNA eteryczne i powiedzieć mi, kto to jest? To jest jakiś humanoid. Humanoid, okej. Dobrze. Gdzie jest ciało fizyczne Marty, kiedy ona jest tam w tej scenie z tym humanoidem?
Śpi. Śpi. A który jest rok, kiedy to się dzieje? Czy to jest w tym jej życiu? Pokazuje się 65. 65 rok, czyli to nie jest obecne wcielenie Marty. Dobrze. Anetko, w takim razie wyjdź na razie z tej sceny i proszę poszukaj Marty dzisiaj. Pojawia się taka trochę migająca, troszkę taka nerwowa jakby, ale widzę ją. Dobrze, czy możesz do niej podejść, spojrzeć jej w oczy, dotknąć jej, rozpoznać jej DNA eteryczne i potwierdzić mi, że to jest Marta, z którą rozmawiam przez Skype? Mam informację, że to jest jej mama. To w takim razie poproś, żeby przyszła Marta. Zawołaj Martę. Marta się chowa za mamą. Dlaczego chowa się za mamą? Sprawdź najpierw, czy to jest na pewno jej mama. Czy to jest jej mama? Czy to jest... Tak, to jest jej mama. Mama tak jakby ją miała chronić przed czymś, ale Marta stając za nią wygłupia się na zewnątrz, ale z drugiej strony dużo jest strachu, czyli tak jakby boi się, ale pokazuje wygłupianie się. Ponieważ Marta, część fizyczna Marty poprosiła o tę sesję, czy możesz jej o tym przypomnieć i poprosić, żeby stanęła przed tobą? Tak, teraz stanęła. Dobrze. Z jakiegoś powodu Marta, część fizyczna Marty poprosiła o sesję. Czy w takim razie rozpoznajesz w części ezoterycznej naszą Martę ze Skype'a? Tak. Dobrze. Czy ona zgadza się, abyśmy przeprowadziły na niej tę sesję i dla niej tę sesję? Patrzę na mamę, tak jakby Nie. chciała, żeby mama jej. Decyzja musi należeć całkowicie do niej, ponieważ to ona nas poprosiła o tę sesję. Zaraz Tak. zajmiemy się, mamo. Zgodziła się, tak? Tak. Dobrze, to teraz opisz mi całą tę sytuację, którą widzisz. Rozumiem, że ta sytuacja, którą widzisz, jest sytuacją obecną Marty. Tak, wygląda na to, że tak. To proszę opisz mi, co tam, co widzisz, co się dzieje. Widzę mamy jako taką stojącą postać. Ja nie mam przekonania, że to jest naprawdę mama. Może to jest wspomnienie albo taki wizerunek mamy, która ma być takim słupem, za którym można się schować. Przepraszam. Zapytaj Martę, poproś Martę, żeby spojrzała z tej swojej mamie, tej osobie, która stoi przed nią, żeby spojrzała jej w oczy, dotknęła jej i potwierdziła nam, czy to jest na pewno jej mama, jej obecna mama. Tak, to jest mama. To jest jej mama. Dobrze. Opisz mi teraz, jak wygląda Marta, jak wygląda ciało energetyczne Marty, jak wygląda sytuacja, w której się znajduje. Bardzo jest taka delikatna energetycznie, taka jakby półprzezroczysta i zabarwiona na szaro, taka szarawa, jakby zabrudzona. Skąd wynika ta półprzezroczystość i ta szarość? Tak jakby była słaba. Mama się pokazuje stabilnie, mocno, a Marta pokazuje się bardzo tak słabo. A skąd wynika ta słabość? Z rozedrgania, z takiego braku stabilności. No widać dużą bardzo nerwowość. A gdzie jest przyczyna tego rozedrgania i tego braku stabilności, nerwowości? Na pewno w połączeniu z mamą od strony nóg i mocne jest to połączenie, poczułam sama fizycznie. Jak ona wygląda?
wygląda tak, że od tyłu mamy i tylnia część nóg mamy i przednia część nóg Marty są połączone. Czym dlatego są połączone? Marta z... To jest energetyczne połączenie i dlatego Marta może tak się wychylać na boki zza mamy, bo to połączenie jest stabilne i mocne. Dobrze, zanim przejdziemy do przyczyn tego połączenia, czy widzisz coś w ciele Marty, co do niej nie należy? Jest coś tutaj na wysokości barków. I co to jest? Wygląda jak stelaż i Marta mówi, że to miały być skrzydła, ale wygląda na to, że jest to taka konstrukcja, która ją krzyżuje. Czy możesz obejrzeć ją i ona niech również sama siebie obejrzy, sprawdzić od głowy do stóp, czy są w niej jeszcze inne przedmioty, które do niej nie należą? Lub jakiekolwiek energie, które do niej nie należą? Wygląda tak, jakby była przymocowana do krzyża. To jest taka konstrukcja metalowa. Od głowy przez ręce. Od tyłu. Czyli jest i pionowy słup, i poziomy, tak? Tak. A oprócz tego coś jeszcze? Teraz nie widzę. Dobrze. Zapewne do kogoś należą te implanty, skoro nie należą do Marty, to w takim razie poproś Martę, aby zawołała wszystkie byty, wszystkie energie, cokolwiek to jest, do kogo należy ten implant. Mają stanąć przed nią. Absolutnie wszystkie byty, które w nią ingerują. W pierwszej chwili pokazał się znów ten wielki humanoid, taki owłosiony, ale to jest... On teraz się pokazał jako zielony smok. Dlaczego wcześniej pokazywał się jako humanoid? Być może jest ich dwóch. W takim razie poproś Martę, że musimy być pewne i niech wywoła wszystkich, absolutnie wszystkie byty, które w nią ingerują. Mają stanąć przed nią. To widzę mamę, widzę tego smoka, a humanoid jest smokiem. Dobrze. Dlaczego pokazywał się jako humanoid? No, mógł w tym takim owłosionym jakby futrze sprawiać wrażenie misia. Małe dziewczynki lubią misie. Dobrze, zaraz wrócimy do tej sceny, ale najpierw chciałabym, żebyś mi powiedziała, kto pierwszy podłączył się do Marty, mama czy humanoid? Czy może mama pracuje dla smoka, przepraszam? Pierwszy był smok, humanoid, tak? To jest ta sama postać. Dobrze. A powiedz mi... A mama to jest inna sprawa. Dobrze. Chyba. Dobrze. Powiedz mi, czy to na pewno są wszystkie byty, wszystkie energie, które ingerują, wszystko, co jest zewnętrzne, spoza ciała energetycznego Marty, co w nią ingeruje? Czy jest coś jeszcze? Tylko te postaci widzę. Dobrze. I potwierdzasz mi, że mama nie jest pod władzą tego smoka? Nie, ale mama jest chyba też uwięziona. Zaraz się tym zajmiemy. Zaczniemy w takim razie od mamy. Proszę, żebyś mnie zaprowadziła do momentu, w którym mama podpięła się pod Martę lub Marta zgodziła się na podpięcie mamy. Kiedy do tego doszło? Ja widzę sytuację... Jakby nie do końca rozumiem obrazy, bo to są trójkąty, powiedz, ale jest widzisz. Informacja, że tak jakby mama ratowała życie swojej córki. I kiedy do tego doszło? W jakiej sytuacji? Albo pożaru, albo wypadania z okna, albo możliwości wypadnięcia z okna. Widzisz ciało energetyczne Marty w tej sytuacji? Widzę takie wychylające się przez okno ciało fizyczne i ciało subtelne, które
miał opaść właśnie na taką chustę, na której jest trójkąt narysowany. Powiedz mi, gdzie jest ciało w tym momencie? Gdzie jest ciało fizyczne Marty? Wychyla się przez okno. Ile ma lat Marta? Czy to jest w tym obecnym życiu Marty? To jest w tym życiu. I widzę mamę, że chwyta ją za nogi i wciąga z powrotem. A ile Marta ma lat wtedy? 4-6. Jest mała. Powiedz mi, 4-6. Powiedz mi, do czego miała służyć ta chusta z tym trójkątem? Mama pochwyciła fizyczne ciało, ale ciało eteryczne czy energetyczne wyskoczyło i tę chustę coś ją pochwyciło. Do kogo należy ta chusta? Zobacz całą tę sytuację na poziomie tylko i wyłącznie energetycznym. Do kogo należy ta chusta? Widzę trzy postaci, które ją chwytają w tą chustę, zawiązują jak węzełek i zabierają. Co to są za postaci? Zidentyfikuj ich. Trzy wyglądające jak, trochę jak ludzkie, pokazują się jak wojownicy. Trzy męskie, humanoidalne postaci. Jakby nie z tych czasów. Czy oni pracują dla tego smoka? Mówią, tak, że nie są, że są niezależni, ale nie wierzę im. Czyli pracują dla niego. Moim Informacja zdaniem jest tak. Wszędzie. Dobrze. To teraz zobacz dokładnie, jak doszło do tego połączenia między Martą a mamą. Co je wywołało? Co się takiego wydarzyło? Kiedy ono się zainstalowało między nimi? No w tym momencie, kiedy mama ratowała córkę przed wypadnięciem z okna, ale uratowała ciało fizyczne, ale ciała eterycznego już nie. Ono wyskoczyło, jakby zostało porwane. I to były poszukiwania subtelnej części mamy. Mama subtelna szukała swojej córki. Idźmy tam. Gdzie doszła? Gdzie ją znalazła? Gdzie doszło do połączenia między nimi? Poszła za tymi postaciami. Idźmy od razu tam, gdzie się znaleźli wszyscy. Do tej sceny? Oni wiedzieli, że matka pójdzie. No i tam ją schwytali, tam doszło do połączenia. Gdzie ją schwytali? Powiedz mi dokładnie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy przy wejściu do podziemi. To jest na ziemi? Pierwsza informacja, która ci przychodzi. Że nie wiem. Dobrze. Jesteśmy w jakimś pomieszczeniu? Gdzie jesteśmy? Schodzimy na dół schodami. One już obie są schwytane. Jak pochwycili? Wiemy, jak pochwycili Martę, jak pochwycili mamę? Sama przyszła za nimi i po prostu weszła, dołączyła do tej chusty z tym symbolem trójkąta w środku. Myślę, że ten symbol coś oznacza, że jest ważny. Co oznacza? Informacje są wszędzie, a ty masz pozwolenie Marty, żeby je zdobywać. Co oznacza ten trójkąt? To jest symbol tej organizacji ich, tej szajki. Oni działają zespołowo. I co ono oznacza? No, chcą być postrzegani jak bogowie. Czyli trójkąt według nich to jest symbol boski, tak? Tak. Dobrze. Pokazuje się też oko w środku. Dobrze. To teraz Marta była już, rozumiem, pod ingerencją tego smoka. Ci humanoici pracują dla tego smoka, potwierdzasz? Tak. Dobrze. To teraz jesteśmy w tej scenie i powiedz mi, jak doszło do połączenia między Martą a mamą? Jak ich połączyli? To była operacja wykonana w jakimś pomieszczeniu tam na dole pod ziemią. Najpierw idzie się przez takie długie korytarze, ale na końcu robi się czy bardzo długie to są korytarze. Idźmy do tego miejsca, gdzie to się wydarzyło. Dokładnie do tego miejsca i do tego momentu. Na trzy. Raz, dwa, trzy.
Jesteś tam. Tak, jesteśmy w takiej sali z różnymi urządzeniami, ale niezbyt skomplikowanymi, raczej są dość prymitywne i tam doszło do takiego szczepienia tych dwóch subtelnych ciał, Marty i jej mamy. Powiedz mi, na jakich zasadach do tego doszło? Co takiego się wydarzyło na poziomie subliminalnym, że Marta i jej mama zgodziły się na to połączenie? Mama chciała ratować córkę i takiej paniki, to był taki błysk U mamy była więc zalewający panika. ich. A u Panika. Marty? U Marty też. Połączyły się na podstawie tej emocji paniki. Czego bała się Marta? No bała się, że ona nie wiedziała, że spadnie i że umrze, ale zdała sobie w tym momencie radę, że zdała sobie sprawę z tego, że coś jej się stanie w tym momencie. I to, że mama ją złapała, było tak wielkim szokiem, bo ona już jakby w tej sekundzie była pogodzona z tym, że to jest koniec. Więc A była mama to ją panika złapała? przed śmiercią? Przed śmiercią fizyczną? Nawet przed życiem może. Przed życiem. Bo to było szokujące, że ją cofnęło. Dlaczego miała umrzeć w tamtym momencie? Dlaczego oni już czekali z chustą? To była zasadzka. Więc ta To śmierć była miała być zasadzka. przypadkowa? Miałaby być przypadkowa na poziomie fizycznym? Ona była namówiona do tego, żeby tak robić i wiadomo było, że matka za nią pójdzie i będzie można dokonać tego połączenia i czerpać z nich obu. Dobrze, to teraz powiedz mi, jakie problemy wywołuje w Marcie to, wróćmy do teraźniejszości, jakie problemy wywołuje w Marcie to połączenie z jej mamą? To, że dokądś idzie i zaraz ją cofa. To jest taki dosyć ostry ruch, takie cofnięcie i ono jest zawsze z zaskoczenia, albo prawie zawsze. Co ją cofa? To jest ta trauma w ciele i fizycznym, i energetycznym, subtelnym, na wszystkich poziomach. Takie pogodzenie, że ja idę dokądś, jest nagle szarpnięcie do tyłu. Więc tak naprawdę ta trauma powstała bardziej z tego wypadania z okna, niż z podpięcia z mamą, tak? Tak, ale jest to powiązane. I tak, A i tak. powiedz mi dokładnie, co wywołuje, jakie problemy wywołuje podpięcie z inną osobą, z tak bliską osobą jak mama? To, że aż brakuje mi słów, czyli jest ciężko się wyrażać, nie jest się do końca sobą, nie widzi się wszystkiego dookoła, widzi się całe zawsze ograniczone pole się ma przed sobą. No nie można żyć w pełni, oddychać w pełni, nic w pełni. Dlatego, że się dzielą energią, tak? Miesza Dlatego, że się jedna. ta energia i mama zasłania Marcie Czyli wszystko. mama cały czas ją broni, tak? Chroni. Tak. Dobrze. Dobrze. Czy to wszystko, co wywołuje, to wszystkie problemy, jakie wywołuje połączenie z mamą? Tak, ale ważny jest też ten stelaż w kształcie krzyża. Ale ten stelaż właśnie wtedy został zainstalowany? Kiedy został zainstalowany ten stelaż? Trochę później. Ale to są mniej więcej podobne momenty. Ten stelaż ma jeszcze bardziej zabezpieczać, żeby Marta tyłem nie mogła się wydostać z tego układu. Bo to jednak jest subtelne połączenie, a stelaż miał Martę jeszcze. To trochę ma z religią związek. Też ten krzyż, takie uciemiężenie, takie poczucie poświęcania się. Gdzie jest zaczątek tego właśnie, tego poczucia jakby poświęcania się, uciemiężania? Gdzie jest początek tego wszystkiego? Jest początek tam w tych korytarzach, tam w tej sali, gdzie porwano je obie. Tam to zostało zainstalowane. Ale sama wiara jakby w symbole takie religijne, właśnie stąd ten i trójkąt, i krzyż, to są symbole religijne, jakby wzmagają dodatkowo emocje takie, że można z religii czerpać coś
pozytywnego, a można właśnie Cierpieć. Cierpieć, tak. Dobrze. Powiedz mi, co zyskują na tym, że obie są ze sobą połączone? Dlaczego nie działają na nich rozłącznie, tylko właśnie w takim połączeniu energetycznym? Co zyskuje ten smok na tym? Lepiej mieć dwie, słyszę ich głos, lepiej mieć dwie niż jedną. Ale wiesz dobrze, że oni potrafią nas oszukiwać, a ty masz przyzwolenie Marty na zbieranie informacji. Informacje są absolutnie wszędzie tam dla ciebie dostępne. Dlaczego we dwie, a nie osobno? To jest dwa razy więcej energii i przez to, że są połączone, jest bardzo dużo pomieszania i w jednej, i w drugiej. Ciężko im jest generować wyższe wibracje przez to, bo cały czas jest to, to wszystko się miesza, że nie do końca żadna z nich się nie do końca czuje sobą i w pełni. Czy one potrafią ze sobą poprawnie funkcjonować w życiu fizycznym, czy to też wpływa na ich relacje w życiu fizycznym, takie połączenie? Trochę to tak jest, że one się czują cały czas. Czyli czuć taką pozafizyczną bliskość, ale jednocześnie... Jednocześnie jedna jest więźniem drugiej wzajemnie. Tak, i czasem miło byłoby pójść w samotności do toalety. Mniej więcej taką mam dobrze, informację. Dobrze, dobrze. Teraz wróćmy do teraźniejszości, całkowicie przed Martę, tak jak ją widzisz. Czy Marta widziała to wszystko, to co ty zobaczyłaś? Czy zdała sobie sprawę z tego, jak doszło do połączenia między nią a jej mamą? Tak. Czy zauważyła, jakie problemy wywołuje to połączenie między nią a mamą? Tak. Czy mama widziała to samo? Tak. Dobrze. Czy Marta będzie gotowa za chwilę do tego, aby wykonać pracę i oddać sobie, zwrócić sobie niezależność energetyczną, a także zwrócić niezależność energetyczną mamie, energetyczną, emocjonalną? Tak, obie zrobią to z dużą ulgą. Dobrze. A zanim to zrobimy, to chciałabym, żebyśmy jeszcze wróciły do tej sytuacji, którą na początku pokazała nam Marta, bo z jakiegoś powodu zaprowadziła nas do innego wcielenia z lat 60. Dlaczego pokazała nam tę scenę? Co takiego wtedy się wydarzyło? Kim jest Marta? Marta jest po prostu dziewczynką. Ile ma lat? No jest w tym samym wieku, co ta historia z oknem. Czyli mniej więcej 4-5 lat, dobrze. Tak. Jak ma na imię? Jeśli ci przychodzi. Ola. Gdzie jesteśmy? Czy możesz podać mi mniej więcej geograficznie, gdzie się znajdujemy? Myślę, że w Polsce. W Polsce, Na Warmii. I Marta, ta scena była, ta sytuacja była wtedy, Marta spała, była małą dziewczynką. Bała się. Czego się bała? Zasnąć, bała się być sama w pokoju, bała się ciemności. I co się wydarzyło? Podczas snu przyszedł do niej taki wielki niedźwiedź, który powiedział, że ją będzie chronił. Ona mu się poskarżyła, że bardzo się boi, że boi się potworów, że pod łóżkiem są potwory. Zobacz, czy coś jest pod łóżkiem energetycznie, czy Marta rzeczywiście ma się czego bać? Może troszeczkę to było stymulowane, ale w dużej mierze to wyobraźnia małej dziewczynki. Dobrze. Czegoś się naoglądała, może ktoś się nastraszył, koledzy. I co się dalej wydarzyło? I podczas tego snu on mówi, to chodź ze mną, pokażę ci piękne miejsce, gdzie małe dziewczynki nigdy niczego się nie boją. I ona bierze go za rękę, idzie najpierw z nim, a potem jego kształt się zmienia. Z tego misia robi się taki, no zmienia się, tak jakby nie mógł utrzymać za długo swojej formy. I ona się orientuje, że została
że ją Oszukana. porywa po prostu, jest oszukana, ale już nie może się wyrwać. On Co jej się nie dzieje w tej puszcza. scenie? Jaką formę przyjmuje ten byt? Wygląda jak wielki goryl, ale pysk ma smoczy po Czy to prostu. jest ten sam Ingerend, którego widzimy Tak. obecnie? Tak. Dobrze. Czy to jest ich pierwsze spotkanie? Czy już Tak. wcześniej się To jest ich pierwsze spotkanie, drugie spotkanie w tym życiu. W tym drugim spotkaniu chodziło o to, żeby jeszcze matkę dołączyć. Dobrze, By jeszcze porwać matkę. cofnijmy się jeszcze chwilę do tego, jak Marta jest tą małą dziewczynką z lat 60., leży w łóżku i przychodzi do niej ta postać. Co pozwoliło przyjść tej postaci? Ten strach Marty przed tymi Tak. wymaginowanymi. Dobrze. Powiedz mi, kiedy Marta daje mu przyzwolenie na to, żeby ją pochwycił? Jak wygląda ich dialog subliminalny? On do niej podszedł, ona mu się poskarżyła, że się bardzo boi. Emocją był bardzo duży strach i też panika. On jej właśnie opowiedział o tym miejscu, gdzie dziewczynki nigdy się niczego nie boją, o jakimś pięknym miejscu jej opowiedział i ona mu podała rączkę i to był ten moment zgody. I to było przyzwolenie, tak? Czy była Tak. jakakolwiek inna konwersacja na poziomie jeszcze głębszym, subliminalnym, czy to była właśnie ta konwersacja? To wystarczyło. On zdziwił nawet, że tak łatwo poszło. Dobrze, powiedz mi, co generowało u tak małej dziewczynki strach? Skąd on się brał? Skąd się brała taka imaginacja, która wywoływała tak olbrzymi strach? Chyba było tak, że trochę brakowało jej ciepła i tego, żeby ktoś ją utulił do snu. Tak jakby brakowało jej ciepła mamy. Ona była bardzo wrażliwą, delikatną dziewczynką i mówiła mamie, że boi się chodzić spać sama i boi się ciemności. Mama była zmęczona albo nie chciała się tak opiekować córką mocno i ze złością zawsze gasiła jej światło, zamykała drzwi, co jeszcze bardziej potęgowało ten strach. Dobrze. Powiedz mi teraz, jakie problemy wywołało to połączenie w tamtym wcieleniu Marty, kiedy była Olą? Ona bardzo szybko umarła. Możemy iść do momentu jej śmierci? Była nastolatką. Widzę sporo narkotyków, alkoholu, towarzystwo, muzyka, takie rzeczy. Jak umiera Ola? Sprzedawkowania. Idźmy do momentu jej śmierci. Powiedz mi, co się dzieje. Widzę ją leżącą na podłodze z igłą w przegubie ręki. Zobacz wszystko na poziomie energetycznym. Powiedz mi, kiedy wychodzi z ciała, skąd wychodzi, co się dzieje. Na poziomie energetycznym widzę brzydkie postaci, które wokół niej krążą. I w momencie, kiedy ona wychodzi tutaj tą częścią ciała, one ją schwytują i zabierają. Dla kogo pracują te postaci? No to jest wszystko, cała ta organizacja Tego smoka, ta smoka. z trójkątem. Dokąd zabierają Martę? No oczywiście w to samo miejsce, tam gdzie są te korytarze, tam gdzie potem operacja była, Dobrze, połączenia z mamą. dobrze. Czy możesz To jest ich zlokalizować to baza. miejsce? Na trzy, policzę do trzech i na trzy zlokalizujesz, gdzie znajduje się to miejsce. Zaczynam liczyć. Już widzę, już Dobrze, to widzę. powiedz mi. To jest na ziemi i to jest gdzieś w górach, w Karpatach. Kto tam jest w tej bazie? Tam jest duża organizacja działająca w mocno zorganizowany sposób. Kto przynależy? Jakie rasy przynależą do tej organizacji?
widzę dużo szaraków. W pierwszej chwili myślałam, że są humanoidzi, ale to są przebierańcy po prostu. Są głównie smoki różnej wielkości, którzy się przebierają, żeby swoje cele realizować skuteczniej. Dobrze. Powiedz mi, czemu służy ta organizacja? Ponieważ mamy przyzwolenie Marty, Marta została przez nich przechwycona, to możesz spokojnie znaleźć takie informacje. Czemu służy ta organizacja? Słyszę pochwycanie dusz. Co im to daje, że chwytają ludzi, że chwytają części subtelne ludzi? Żyją z tego i rozrastają się. W jaki sposób? Czerpią energię z ludzi, tak? Tak, czerpią energię. A jak się rozrastają? Nie widzę rozmnażania, nie widzę eksperymentów. Oni są dosyć prymitywni, ale mogą dołączać do ich organizacji kolejne byty właśnie w takiej formie jak oni i mają więcej szaraków, którzy dla niej pracują, czyli oni mogą mniej pracować, mogą zatrudniać niewolników, pozostać i szaraków mieć wygodniejsze życie. A teraz powiedz mi, dlaczego Marta i jej mama, dlaczego zależało im na Marcie i jej mamie? Bo są wrażliwe na są wrażliwe na symbole religijne i były dość łatwe do pochwycenia. Co takiego religia ma w sobie, że ułatwia im zadanie? Pewne symbole są jak takie kanały, przez które... Są jak informacje, jak wiadomości subliminalne, tak? Czy możesz podać mi, jak działa jakikolwiek symbol, na przykład krzyż? Krzyż przyciąga wszystkich, którzy mają gdzieś chociaż odrobinę potrzeby albo takiej traumy w ciele poświęcania się. I uważają, że jest to coś dobrego i pozytywnego, że to je uświęca, a jest dokładnie odwrotnie. To je schwytuje. Dobrze. I można z tego czerpać. Anetko, idźmy teraz do momentu, w którym Marta ma zamiar wcielić się w to życie jako Marta. Powiedz mi, gdzie jesteś i czy Marta dostaje jakieś informacje, jakieś warunki, na jakich będzie inkarnować? Widzę ją cały czas w tej bazie tych smoków. Idziemy do momentu przed inkarnacją jej jako Marta. Co się dzieje? Widzę, że jest, że ona cały czas jest połączona. Ale z czym? I z mamą. To kiedy doszło do tego połączenia z mamą? Nie w tym życiu Marty, wcześniej? Kiedy spotkały się z mamą po raz pierwszy? Kiedy doszło do tego połączenia? Nie, by przyszło... Widzę je połączone, wkładane do w taki tunel, jakby. Ja się muszę upewnić. Anetko, policzę spokojnie. Odetnij się od wszystkiego. Jesteś w białym pomieszczeniu. Ja policzę od 1 do 3, a ty mi powiesz, kiedy po raz pierwszy doszło do połączenia między Martą a mamą. Ale na spokojnie, dopiero kiedy powiem 3. Zaczynam odliczanie. Informacja przyjdzie sama, ponieważ informacja jest wszędzie dostępna, a ty masz przyzwolenie Marty, aby je uzyskiwać. 1, 2, 3. Widzisz pierwszy moment, kiedy Marta łączy się z mamą. To połączenie przez nogi i ten krzyż było w tym życiu. Jak była mała, ale w ogóle w jakiś sposób one są obie połączone. Już w poprzednim życiu, kiedy była ta relacja między mamą a Martą, kiedy mama takim troszeczkę... To mama jest ta chciała, sama mama? To jest ta sama mama. Jest jakby powtórzona sytuacja. Dlaczego sytuacja się powtórzyła? Bo ta zależność...
być może się już wcześniej utworzyła, tylko taka emocjonalna bardzo. Czy mama była już wtedy połączona z tą, nazwijmy to, sektą czy organizacją? Mama nie. Kiedy Mama połączyła nie, się ale mama? już na nią... Mama się połączyła w tym życiu, podczas tej operacji w korytarzu, ale wtedy w Marcie, jakby to, że Marta potem miała takie życie buntownicze, to było wszystko na bazie takiej złości, nienawiści do matki. Ona uważała, że wszystko, co złe ją spotyka i spotkało, to wszystko przez matkę. I to emocjonalne połączenie już wtedy powstało. Kto wywoływał tę złość i nienawiść? No to był efekt połączenia ze smokiem, tej zgody na pójście z nim za rękę. Dobrze. Bo rzeczywiście od tamtej pory zaczęły się kłopoty Marty. Dobrze, dobrze. Oli, wtedy Oli. Dobra. To ty jeszcze powiedz mi tylko, na jakich warunkach Marta, wróćmy do tego momentu, kiedy Marta będzie inkarnować jako Marta, jesteśmy między jej dwoma życiami, między życiem Oli, między życiem Marty, i powiedz mi, na jakich warunkach to się będzie odbywać, co jej mówią i kto? Bardzo ją lekceważą, ponieważ lekceważą. Oni uważają, że ona jest taka pomieszana w głowie, że to jakby nie ma za wiele do powiedzenia. Decyzje są podejmowane poza nią. I jakie decyzje? Jakie to są warunki jej inkarnacji? W ogóle ich to nie interesuje. Oni chcą zrobić tak, żeby jeszcze złapać mamę. Bo już połączenie emocjonalne było, więc żeby uznali, złapać że... mamę, musieli tutaj jakieś warunki postawić. Proszę, nie daj się oszukać, Marta dała ci przyzwolenie. Znajdź informacje, na jakich warunkach ją wysłali. Że spotka się znowu z mamą, ona znowu będzie jej mamą. Znowu nie będzie najłatwiej, ale nie, to w ogóle nie chodziło o Martę, to chodziło o jej mamę, żeby jeszcze mamę złapać. A jakie problemy będzie miała Marta w tym życiu? Jako Marta? No to co już wcześniej mówiłam, że nie będzie mogła zobaczyć całości, nie będzie się czuła pełna, będzie miała takie lekkie, jakby nie będzie widziała wszystkiego, całego obrazu. Bardzo takie ograniczone w przestrzeni i fizycznej, i psychicznej, percepcji. Dobrze. Anetko, wracamy do chwili teraźniejszej, wracamy do Marty. Jest tam Marta? Jest. Czy stoi przed nią ten smok? Teraz przyszedł, tak. Powiedz, żeby zawołał swojego szefa. Pojawił się taki bardzo duży smok. Kim bardzo jest ten duży. Smok? Czy to jest jest szefem całej tej organizacji. Okej, dobra. On mówi, że pokazuje się ludziom w zależności od tego, w co wierzą. Czasem może być demonem, czasem może być aniołem. Nie słuchaj czasem go. Może być... Nie słuchaj go. Nie słuchamy ich kłamstw. Marta zna swoją prawdę. Informacje są wszędzie. Nie musimy uzyskiwać informacji od nich. Chciałabym teraz, powiedz mi, jak Marta stojąc przed nimi, czy widzi to wszystko, co się z nią stało? Czy widziała to wszystko, co ty widziałaś? Tak. Czy wie, jak została oszukana? Tak, ona w głębi sobie zdawała z tego sprawę. Czy widziała, jakie problemy to wywołało w jej i poprzednim życiu, i w teraźniejszym? Z poprzednich problemów sobie nie zdawała sprawy, ale z tych już tak. Dobrze. Teraz, kiedy Marta patrzy w oczy temu smokowi, temu szefowi, niech nam odpowie na pytania, co jest przyczyną tego, że ma takie problemy z dłońmi i stopami, że są zimne i wiecznie pocące się, a co więcej wywołują u niej kompleksy. No to jest to efekt tego ukrzyżowania. W jaki sposób to wpływa na jeżeli stopy? Chodzi o dłonie, ponieważ krew nie może dopływać odpowiednio, energia jest
Znaczy, żeby ciało było spójne, takie energetyczne, no to potrzebuje po pierwsze być w ruchu, po drugie być w miarę blisko siebie wszystkie jakby członki. A tutaj ręce są cały czas rozciągnięte daleko i ta krew nie dopływa, dlatego jest jakby cały czas nieukrwione, ale też energetycznie jest nieukrwione. A co ze Czyli stopami? a ze stopami, no to jest efekt połączenia z mamą. Aha, dobrze. Powiedz mi w takim razie, co jest przyczyną niezdecydowania Marty, jej bierności, tego, że nie wie, co robić w życiu, tego, że nie ma w niej w konsekwencji w jej działaniu, że czuje właśnie blokadę w kontynuacji, kiedy podejmuje jakieś już decyzje. Bo jest zablokowana i nie może Co ją blokuje? decydować o połączenie z mamą i ukrzyżowanie. Dobrze. A powiedz mi, skąd się bierze lęk przed ocenianiem jej osoby, lęk przed tym, że kogoś zawiedzie? No bo może zawieść, bo nie kontroluje swojego życia, a lęk w ogóle, jest dużo lęku w Marcie i on pochodzi jeszcze właśnie z tego, ze wspomnienia tego z życia Oli. Dobrze. To jeszcze raz wracamy do teraźniejszości. Jeszcze raz zapytaj się Marty, czy wszystko zrozumiała, czy widzi przyczynę tego wszystkiego, wszystkich swoich problemów, czy wie, Tak, że mówi ona. jeszcze, że w tamtym życiu bardzo brakowało jej mamy, a teraz ma jej aż Nadmiar. nadmiar, ale bez względu na to, czy mama była daleko, czy blisko, to ten lęk cały czas jest w niej, to on do niej należy. Marta to Zaraz. zrozumiała. Zaraz się tym zajmiemy. Chciałabym jeszcze tylko się upewnić, czy Marta zrozumiała, że wszystko, co się wydarzyło, wydarzyło się dlatego, że dała na to przyzwolenie. Tak, widzi to. Widzi to. Dobrze. Czy jest gotowa, żeby zacząć pracę i zacząć się od tego wszystkiego uwalniać, żeby zmienić swoją sytuację? Tak. Dobrze. To zacznijmy od tego, żeby Marta oczyściła się z tych emocji na niskich wibracjach. Powiedz Marcie, albo pokaż jej, jeśli nie potrafi, w jaki sposób wytworzyć sobie portal międzywymiarowy. Niech go otworzy palcem. Zrobiła to. Dobrze. Zacznijmy od tego lęku. Niech zbierze, powiedz mi, gdzie znajduje się w niej cały ten lęk. Przede wszystkim tutaj na całej długości od serca do ujścia ust. Niech go zbierze i wyrzuci. Niech go zbierze swoimi rękami energetycznymi i wyrzuci w ten portal. Czy widzisz jeszcze taki lęk w niej? Jeszcze trochę rozlany na płuca. Niech Tu, zbierze gdzie jest wszystko. oddech. Niech zbierze wszystko. Nie potrzebuje już tego lęku. Zrozumiała już całą sytuację i wie, że już nie musi się tej sytuacji bać. Ponieważ kiedy przychodzi zrozumienie, strach nie jest już potrzebny. Tak, jeszcze w uszach. Wszystko. Niech wyrzuci z siebie cały ten lęk, bo już wie, skąd on W się wziął oczach. i co powodował. Tak, w oczach, w uszach, czyli to, co jakby strach przed tym, co zobaczy, co usłyszy, co poczuje, czyli jakby ze zmysłów ściąga wszystko. Dobrze. Czy wyrzuciła już cały ten lęk? Chciałabym jeszcze, żebyś sprawdziła, czy istnieje w niej jeszcze ten lęk, który odczuwała w poprzednim wcieleniu jako mała dziewczynka. Taki lęk przed wyimaginowanymi strachami. Czy on funkcjonuje w jej ciele emocjonalnym czy mentalnym? Niech to wszystko wyrzuci. Jeszcze troszkę na plecach. Wszystko. Jeśli chce się pozbyć tego, to musi wyrzucić wszystko. Nie ma już takiej potrzeby. Nie jesteś już małą dziewczynką w swoim życiu fizycznym. Tak, zrozumiała to, wyrzuciła. Z ciała mentalnego również? Jakieś oprogramowanie przed takimi lękliwymi, przed właśnie wymyślaniem takich lękliwych myśli? Tak, wyjmuje, zdejmuje wszystko. Jakby zbiera jeszcze profilaktycznie, sprawdza Bardzo dobrze. rękami. Dobrze. Ona połączyła się też z mamą na bazie złości i nienawiści do niej. Czy te emocje w niej wibrują? Najpierw złość. Gdzie jest złość?
w nogach, które chcą kopać. Niech zbierze w takim razie całą tę złość, którą tam ma. Pyta się, czy ma zebrać również tę złość, która jest w nogach mamy, bo tam się mieszają te energie. Niech zbierze wszystko to, co należy do niej, bo ona może pracować tylko nad swoją energią. Natomiast mama może robić jednocześnie to samo, co robi Marta. Powiedz mamie, żeby otworzyła sobie swój portal i żeby zaczęła pracować nad swoimi emocjami, jeśli oczywiście chce, jeśli jest gotowa, jeśli zrozumiała. Tak, robią to obie. Dobrze, w takim razie niech Marta całkowicie pozbędzie się poczucia złości. To jest jeszcze taka jakby rura, wir taki energetyczny, który przechodzi przez całe ciało Marty. I on ten był wir czemu zamknięty. Służy? W tym krzyżu, tak? Tak. W środku ciała. No to jest... to jest to miejsce, w którym się generuje najwięcej energii, którą ta szajka zabiera potem. Dobrze, ale ponieważ Marta jest już świadoma tego wszystkiego, może zatrzymać działanie wszystkich implantów. Niech to teraz zrobi. Nikt się nie rusza, tylko one z mamą pracują. I oczywiście ty. Tak? Zatrzymała to? Tak. Czy zrozumiała, że ona swoją wolą może decydować o tym, co z nią się dzieje? Że nie tylko może zatrzymać działanie tych implantów, ale zaraz się ich pozbędzie? Tak. Dobrze. Oczyszczone są obie ze złości. Ze złości. Czy nadal Marta ma ochotę kopać? Nie. Nie. To teraz zajmijmy się nienawiścią. Gdzie znajduje się nienawiść Marty? Najbardziej tutaj w ramionach, które, ale to było powiązane również ze złością, tak jakby nakręcały się obydwie te emocje Oczywiście. I tu w mięśniach takich, które jakby napędzają możliwość uderzenia kogoś. Dobrze, to teraz poproś Martę i także poproś jej mamy, żeby oczyściły się z nienawiści. Nie potrzebują już tej nienawiści. Ona była sztucznie w nich wywoływana. Pozbyły się tego? Wrzuciły to do portalu? Tak. Chciałabym teraz, żebyś sprawdziła, czy w ciele mentalnym Marty funkcjonuje jeszcze oprogramowanie dotyczące złości i nienawiści wobec jej mamy. Nie, to przyszło razem ze zrozumieniem. Dobrze. To teraz powiedz mi, czy w Marcie są jeszcze jakieś emocje na niskich wibracjach, takie jak poczucie winy? Potrzeba poświęcania się. Nie potrzebuje już się poświęcać. Czy chce się pozbyć tej emocji, tego odczucia? Tak, bo to utrzymuje ją na tym krzyżu rozpostartą. Gdzie znajduje się ta potrzeba poświęcania? W którym miejscu? Tutaj właśnie przez całe barki i całe ręce. Marta... Też z tyłu, tutaj, tu gdzie głowa, czyli tak jakby na skrzyżowaniu tego krzyża. Czy Marta już zrozumiała, że nie musi się poświęcać, ponieważ każdy jest autonomiczną jednostką i nie ma zatem potrzeby poświęcania się innym? Zrozumiała to? Że poświęcanie się to tak naprawdę więzienie jednej osoby przez drugą, wzajemne? Nie. Tak, dodaję jeszcze, że to jest jak bardzo, bardzo ciężki plecak. Czy chce się pozbyć tego plecaka? Tak. To niech go wyrzuci w ten portal, bo już nie potrzebuje się poświęcać, bo już zrozumiała wszystko. Tak, wyrzucę go z ulgą. Dobrze. Powiedz mi jeszcze, czy jest w niej jakaś inna emocja na niskich wibracjach, taka jak na przykład wstyd, ponieważ Marta miała kompleksy związane z rękami, ale też bardzo bała się oceny. Czy jest w niej wstyd? Nie, ale jest lęk, że spadnie. Lęk, że spadnie, bo to jest ciągle związane z tą traumą, tak? Wypadania z okna. Tak, ale również w innym kontekście, że spadnie, że się nie uda, że nie można pójść za wysoko, i bo można spaść, że tak jak bez wysokiego konia upadek jest bolesny, więc lepiej nie zrobić zbyt dużo w życiu, żeby ten upadek nie był
żeby go nie było po prostu, żeby nie było z czego spać, spaść. Zlokalizujcie to odczucie, tego lęku przed upadkiem, zarówno w jej ciele emocjonalnym, jak i mentalnym. Czy jest tam jakieś oprogramowanie, które sprawiało, że Marta w taki sposób funkcjonowała i myślała? To jest związane ze stopami. Mhm. I jest to taki bardzo mocny ucisk nad stopami w kostkach. Co tam jest? I jest to jednocześnie zamocowany, ten krzyż jest. Dobrze. Tam. Zanim wyjmiemy implanty, to poproś Martę, żeby na razie popracowała nad swoim ciałem emocjonalnym i mentalnym i żeby po prostu wyciągnęła to, co sama produkuje, bo te produkcje mentalne i emocjonalne są jej produkcjami, więc niech się pozbędzie tego lęku przed pójściem w górę, przed pójściem do przodu, przed awansowaniem w swoim życiu. To tak jakby zdejmowała cudze takie gliniane albo takie gipsowe stopy. Ale to są jej produkcje, to ona to wyprodukowała? Chcę, żeby wyrzuciła z siebie to poczucie i chcę, żeby I prawdziwe takie ciepłe stopy zamieniły się, jakby przestały żyć. Dlatego, więc one zaczęły się tak wybielać energetycznie, ale nie w pozytywnym sensie, tylko tak jakby umierać energetycznie. Czyli symbolicznie wyprodukowała sobie takie gliniane stopy i tam znajduje się ten lęk przed pójściem do góry, tak? Czy jest tak. gotowa pozbyć się tego lęku? No tak. To niech wyrzuci te stopy gliniane do tego portalu, który jest przed nią. Pyta, czy może w nie tchnąć życie z powrotem, Poczekaj. Zamiast wyrzucać. A, oczywiście, to jest jej. Jeżeli to jest jej produkcja, jeżeli te gliniane stopy były wyprodukowane przez nią i nie są implantami obcymi, może z nimi zrobić, co zechce. Tylko niech się upewni, że to jest jej. To są jej. W takim razie, co zrobiła? Tak, za pomocą dłoni, które już, w których już jest więcej energii, po prostu tak poruszyła dłońmi i energia popłynęła w dół. I stopy zaczęły być żywe, porusza nimi. Mhm. Dobrze. Wypełniły się życiem. Super. A powiedz mi jeszcze, czy w Marcie, w jej ciele emocjonalnym lub mentalnym, funkcjonuje jeszcze to odczucie braku ciepła ze strony mamy? Czy jakiekolwiek poczucie braku ciepła ze strony bliskiej? Nie, bo zrozumiała, że to, że nie potrzebuje, żeby ktoś jej to dawał, żeby czuć się dobrze w życiu. Dobra. Że to jest jak prezent, że ktoś może ten prezent ofiarować albo nie, ale to moim obowiązkiem, tak mówi, moim obowiązkiem jest, żeby znaleźć stabilność w życiu, bez względu na to, czy ktoś mi to daje, czy nie. I dawać sobie samej to ciepło, tak? Tak. Dobrze. Tak. To już ostatnie pytanie dotyczące emocji. Czy są w niej jeszcze jakiekolwiek emocje na niskich częstotliwościach lub jakiekolwiek oprogramowanie, które ją blokuje? Nie widzę. Dobrze. Zapytaj Martę, czy jest gotowa na to, żeby odłączyć się teraz od swoich ingerentów, ale także od swojej mamy. Tak. Tak. Zacznijmy może od mamy. Czy mama wykonała taką samą pracę jak Marta? Pozbyła się złości, ale ma jakieś swoje jeszcze historie, które tylko do niej należą i one nie są związane z Martą. Jasne. Powiedz mamie, że jeśli jest na to gotowa, ma przed sobą otwarty portal, to jest ten moment, że jeśli chce, na tylko i dzięki swojej woli może się oczyścić ze swoich złogów emocjonalnych, ale też rozumiemy, że jest w swoim procesie i jeśli nie jest na to gotowa, to będzie mogła to zrobić w swoim czasie. Mówi, że coś chciałaby wyrzucić, ale nie chce o tym mówić. To jest tylko... Jasne. Jakby chcę zachować informację. Szanujemy to, szanujemy to, ale czy są obie gotowe na to, żeby się od siebie rozłączyć? Tak.
Powiedz i Marcie, i mamie, żeby zamknęły te portale, które otworzyły. Wszystkie negatywne emocje, które tam wrzuciły, znikają. Dobrze. Teraz niech spojrzą sobie w oczy, niech staną przed sobą. I dzięki swojej woli, dzięki zrozumieniu tej sytuacji, dzięki temu tej więzi bliskiej, która jest między nimi, mogą sobie zwrócić wzajemnie wolność. Czy są na to gotowe? Tak, to bardzo ładna scena. Bo one tak naprawdę się nie widziały od bardzo, bardzo dawna, nie mogły siebie widzieć. A za chwilę będą mogły się komunikować jako partnerzy, jako jak równy z równym i dwa niezależne, i dwie niezależne istoty. Czy są gotowe się rozłączyć? Tak. Czy jest jeszcze jakaś emocja, która je łączy, która nie pozwala im się rozłączyć? Czy są już gotowe na to? Nie ma, W są takim razie gotowe. niech wyrażą swoją wolę i niech się ze sobą rozłączą całkowicie. Każda pozostaje w swojej energii, żadna energia się nie miesza. Są rozłączone? Tak. Zanim pożegnamy się z mamą, czy chciałyby sobie coś powiedzieć? Mama wydaje się bardzo skrytą osobą i przekazuje bezpośrednio Marcie telepatycznie jakieś informacje poza nami. A co, jak Marta reaguje? Ja czuję dużo szczęścia pomiędzy nimi, Dobrze. takiej ulgi i radości. Ale nie ma między nimi żadnej zależności. Są autonomiczne, tak? Tak. Dobrze. Czy mama jest gotowa iść swoją ścieżką? Tak. To poproś mamę, żeby otworzyła sobie portal, a w tym portalu może sobie stworzyć takie wibracje, taki świat, który będzie jej najbardziej odpowiadał. Może być tam szczęśliwa, najszczęśliwsza. Zrobiła to? Tak, uśmiecha się znowu i mówi, znowu zachowam to dla siebie Dobrze. i wchodzi tam. Oczywiście ma do tego prawo, ponieważ ta sesja jest poświęcona Marcie i mamy tylko pozwolenie Marty, żeby pracować, ale dziękujemy mamie. Tak, zamknęła za sobą. Super. Czyli jesteśmy tylko z Martą. Dobrze, to teraz niech Marta stanie twarzą w twarz z tymi smokami, z tym wszystkim, co ją więziło i co wywoływało u niej problemy. Powiedz mi, czy odczuwa jakikolwiek strach przed nimi? Nie. Jest gotowa? W takim razie niech rozkaże, aby wyciągnęli z niej wszystko, co w nią włożyli. Natychmiast. Natychmiast. Wyciągają ten krzyż. Właściwie on już praktycznie się nie trzymał na niczym. Bo nie miał już na czym. I tyle. Sprawdźcie A, jeszcze. jeszcze z tyłu, obok tego krzyża były tak jakby coś podobnego do widełków od miksera, który troszeczkę mógł te emocje podkręcać. Dobrze. Wszystko ma zniknąć. Wszystko mają wyciągnąć. To jest jej wola. I z jej wolą się nie dyskutuje. Tak ma być. Sprawdzamy jeszcze ciało całe. Od głowy do stóp, proszę sprawdźcie. I nie dajcie się niczemu oszukać. Marta i ty nie jesteście już w żaden sposób zależni od ich informacji. Jeszcze Marta zdejmuje coś jakby powłokę taką i to była ta szara powłoka, którą widziałam na początku i też Co to jest i co wywoływało? to też było ich, jakiś taki impregnat, żeby nic, czego oni sobie nie życzą, żeby nie wpływało do Marty. A czego sobie nie życzyli, żeby wpływało do Marty? Czegoś, co zakłócałoby pracę ich A urządzeń co by i zakłócało pracę ich urządzeń? na przykład miłość. To cudownie. I co jeszcze? Miłość, chodzi o miłość. Czy Marta chciałaby im dać nauczkę i wytworzyć w sobie właśnie taką emocję, która najbardziej im przeszkadzała i dokuczała? Tak. Więc niech to zrobi. Niech odczują na swojej skórze problemy, jakie Marta odczuwała. Zrobiła to? To ich parzy. Nie interesuje nas to.
byli świadomi tego, że jeśli wchodzą, ingerują w kogoś, wola tego kogoś może się zmienić i ten, kto ingerował, staje się nagle tym, w którego się ingeruje. I Marta ma pełne prawo im pokazać, że tak to funkcjonuje. Czy Marta zrozumiała, jak łatwo może się uwolnić od takich ingerencji, gdyby kiedykolwiek ktoś chciał w nią ingerować? Tak. Że wola należy do niej? Tak, poczułam moc. Bardzo dobrze. Moc należy do niej. W jej przestrzeni, w jej ciele energetycznym ona jest, po prostu jest jej kingdom. Tak. Czy Marta jest gotowa, żeby anulować wszelkie podpięcia, wszelkie pakty, wszelkie operacje, jakie zostały na niej wykonane? Tak. Więc niech anuluje całkowicie wszystko, całą tę ingerencję. Wszystko ma zniknąć z jej ciała emocjonalnego, mentalnego, z jej pamięci. Wszystko znika. Powtórzyła wszystko po tobie, razem z tobą. I co się dzieje? Oni znikają, odsuwają się dość szybko. Robi się dużo przestrzeni wokół Marty. Zawoła ich. Oni już nie chcą podejść. Nie chcą czy nie Może mogą? Może nie mogą. Nie mogą. Zawoła ich. Podchodzą? Nie. Czy wszystko zostało anulowane? Nie ma żadnych podpięć? Nie ma niczego? Nie ma. Jak po horyzont wszędzie dookoła, tak pokazuje się taki horyzont. Marta obraca się na wszystkie strony i jest duża przestrzeń wokół dla niej. Na jakich częstotliwościach wibruje Marta? Co to oznacza? To oznacza radość i takie poczucie sprawczości. Ale jeszcze lekkie dosyć to poczucie Może sprawczości. Absolutnie jej energia należy do niej i może całkowicie podnieść swoje częstotliwości do takich parametrów, jakie są dla niej najbardziej odpowiednie, jakie najbardziej jej odpowiadają. One sięgają tak jakby troszeczkę powyżej splotu słonecznego, tak jakby mówi, że ma taką potrzebę, żeby coś zrobić, żeby cała poczuć coś dobrego. Co znaczy potrzeba? Co to znaczy potrzeba? Gdzie się znajduje ta potrzeba? Gdzie się znajduje w ciele mentalnym lub emocjonalnym poczucie potrzeby? No właśnie tu, gdzieś. Co tu. To jest? Co to jest, Anetko? To jest takie wrażliwe miejsce, które jak pamięć po tym, że myślała, że potrzebuje połączenia, powiązania z innymi ludźmi, żeby dostać od nich właśnie to, co ją wypełni w całości. A cały czas. Czego jej brakuje? Czego potrzebowała od innych ludzi? Gdzie jest to ja poczucie widzę, braku? Że ona sama nie wie, jak wytwarzać w sobie dobre, pozytywne wibracje właśnie. A jak. Skąd to przekonanie, że nie potrafi tego robić i że nie wie jak? Gdzie jest to przekonanie? Jeszcze z życia Oli. Jeszcze ta pamięć, taka troszeczkę trauma, że to mama jej nie dała i taka pretensja, że mama jej nie dała. To czy jej ciągle jest coś? Czy gdzie się znajduje ta trauma? No tutaj właśnie, powyżej splotu słonecznego troszeczkę. Co to jest? Albo. Niech to wyjdzie z ciała Marty. Co to jest? Czy to jest jakiś implant? Czy to jest jakaś energia organiczna, nieorganiczna? Czy to jest tylko pamięć traumy? Tylko pamięć, tak jakby pustka po prostu. Tak jakby nic tam nie było. Czy to ją z czymś łączy? Spoza jej ciała energetycznego? Nie. Czy Marta chce nie. się pozbyć tej traumy, wiedząc, że już jej nie potrzebuje? Tak, ale chciałaby się nauczyć, jak wytwarzać w sobie inne emocje. To jest tak jakby brak umiejętności. Nie trzeba niczego uczyć. Po pierwsze, trzeba wyrzucić tę traumę, bo już jej nie potrzebuje. A po drugie, podjąć decyzję, że chce się ze sobą czuć dobrze. I to wystarczy. Że jest pełna,
że jest autonomiczna, że nie ma żadnego braku, że wszystko, czego potrzebuje, potrafi sobie dać sama. Czy zrozumiała to? Trochę nie wie cały czas jak. Gdzie są wątpliwości w Marcie? No tu, wszędzie, cały czas tu. Tu, pomiędzy żebrami. To jest takie zagłębienie. Niech jeszcze raz otworzy sobie portal. Swój własny portal międzywymiarowy. Niech wyrzuci te wątpliwości. To pierwsza rzecz. Niech je zbierze z całego ciała, mentalnego i emocjonalnego. Zrobiła to? Robi, acz niechętnie. A skąd ta niechęć? Gdzie jest niechęć? Że jakby jak nie będzie wątpliwości, to będzie nieostrożna, że tak nie można skakiwać zamkniętymi oczami we wszystko, że te wątpliwości są potrzebne. A odwrotnie. Kiedy nie będzie miała wątpliwości, będzie widziała wszystko jaśniej. To właśnie wątpliwości zakłócają jej obraz sytuacji. Nie zdziwiona. Czy chce poprawić swoją sytuację? Czy jest gotowa na to, żeby poczuć się wspaniale sama ze sobą? Wykonała już taki kawał dobrej roboty. Co ją blokuje do tego w tym, żeby iść dalej? Ona nie dowierza, że to tak jest. Że to jest takie proste? Ale to jest takie proste. Pokaż jej na sobie, na swoim przykładzie, że to jest takie proste. Pokazałaś jej? Jak mówi, to że zrobi to na próbę i pyta, czy dokładnie może wrócić. Nie, oczywiście, zawsze. Niech zrobi to na próbę. Niech się pozbędzie wątpliwości, niepewności, tej traumy. Pozbyła się? Okej, okay, tak, teraz już. Czy teraz może swobodnie wypełnić się swoją energią na takich częstotliwościach, które najbardziej jej odpowiadają? Teraz się samo wypełnia. Bez żadnego wysiłku i działania. Zrozumiała to? Że przeszkodą była sama dla siebie? Że to jest takie proste, że decyzja, jej wola, jej decyzja jest jej prawem? Czy chce wrócić do poprzedniego tak stanu? Nie. Dobrze. Marta nas poprosiła, że chciałaby się spotkać ze swoim przedwcześnie zmarłym bratem i tatą. Czy chce to zrobić? Nie. Nie chce. Dobrze, szanujemy jej wolę. Czy jest coś jeszcze, co możemy dla niej zrobić? Nie. Nie, na ten moment nie. Mówi, że musi się. Nie, w ogóle, że nie, że już by chciała skończyć. Dobrze, to tylko rzućmy okiem na jej przyszłość, najbliższą. Powiedz mi, czy będzie miała jeszcze problemy z pocącymi się zimnymi dłońmi i stopami? Nie, będzie lepiej. Dobrze. A czy będzie ciągle niezdecydowana, nie będzie wiedziała, co dalej ze sobą zrobić, nie będzie konsekwentna w działaniach? Troszeczkę ją męczy ta sprawa właśnie taty i brata. Nie czuje się gotowa na to spotkanie, ale wie, że to troszkę będzie ją męczyć i chodzić będzie po głowie. Powiedz jej tak, że w każdej chwili jest niezależną istotą i w każdej chwili może wejść z nimi w kontakt na poziomie energetycznym. Ważne, żeby w tych kontaktach, żeby te kontakty były partnerskie, a niezależne. Jeśli jest w niej jakieś poczucie winy związane z tatą i z bratem, może je w tym momencie wyrzucić. Nie ma potrzeby. Z nimi może się spotkać zawsze. No to związane było z tym, troszkę z tym może nie poświęceniem, tylko takim, że może trzeba by było pomóc. Ale ona już wie, że każdy może pomóc tylko sobie poprzez podjęcie odpowiednich decyzji wedle własnej woli. Jest tego tak świadoma, więc to, co może zrobić, nie musi się spotykać z bratem i z tatą, ale może im wysłać informacje dotyczące tej sesji. I oni będą wiedzieć,
na tej podstawie, jak mają ze sobą pracować. Czy chcę to zrobić? Tak, to duża ulga ta informacja. Zawsze W może sensie robić to. dla Marty, tak, że nie musi dochodzić do tego spotkania, tylko może po prostu właśnie wysłać bratu i tacie Informacje. wartościowe wiadomości, Dokładnie. informacje. Oni są w swoim procesie, a ona jest w swoim procesie. Tak. Tak, bardzo Dobrze. się uspokoiła. Dobrze, dobrze. Powiedz mi, czy będzie dalej odczuwała lęk przed oceną? Będzie lepiej. Troszeczkę, no chyba będzie lepiej. Chyba będzie lepiej. Nauczy się nie reagować lękowo na różne sytuacje. Dobrze. Nauczy się. Anetko, czy jest coś jeszcze, co Marta chciałaby powiedzieć do siebie, tej Marcie, która słucha nas przez Skype? Mówi, że nauczenie się, na przykład nie bania się, nauczenie się odwagi, to jest taka nauka jak każda inna, żeby ćwiczyła najpierw malutkimi kroczkami, a w pewnym momencie zobaczy, jak wiele się nauczyła, jak zupełnie inaczej reaguje na różne sytuacje, znaczy, albo na te same sytuacje, tylko jak w różny sposób reaguje, że to będzie dla niej duża niespodzianka, ale niech zacznie od takich malutkich kroczków, od najdrobniejszych sytuacji. Dobrze. Czy Marta jest gotowa do tego, żeby iść swoją własną, niezależną ścieżką? Czy Tak. zrozumiała swoją niezależność, autonomiczność? Tak. Tak. To poproś Martę, żeby otworzyła sobie swój portal. A za tym portalem może sobie stworzyć swój najpiękniejszy świat. Na takich częstotliwościach, które najbardziej jej odpowiadają. Wybrała taki portal, w którym będą różne. Wybrała czy stworzyła? Tak, otworzyła. Otworzyła taki portal, w którym będzie mogła podziwiać różne cuda natury, ale też architektury, czyli takie bardzo wyjątkowe rzeczy, niespotykane, różne. Czy to jest maksimum jej częstotliwości? Czy to są najlepsze jej parametry? Czy chce jeszcze podnieść? Mogłabym podnieść jeszcze. Niech to zrobi, jeśli chce. Pokazuję jej, jak to zrobić. Nie ma granic. Może się czuć tak wspaniale, jak tylko zechce, i nawet jeszcze lepiej. Zrobiła to? Tak, tak. Czy jest gotowa na to, żebyśmy zamknęli sesję? Tak, poszerzyła się troszeczkę jeszcze i dużo fajnego spokoju, którego dawno nie czuła. Dobrze. W takim razie poproś Martę, żeby zamknęła za sobą swój portal. Tak. Ty również wyjdź z tej sesji. Odłącz się od wszystkiego i od wszystkich. Jakiekolwiek pozostałości energetyczne uciekają z twojej przestrzeni energetycznej, z twojego ciała energetycznego po tej sesji. Wszystko znika. Jesteś całkowicie odłączona od wszystkich i od wszystkiego. I teraz możesz sobie otworzyć swój portal i pójść spełnić kolejne marzenie. I jak zawsze masz chwilę na to, żeby z niego skorzystać, bo zaraz policzę od 1 do 3 i wrócisz do teraźniejszości. Więc naciesz się. Już? W takim razie rozłączasz się od wszystkiego i od wszystkich. Ja zaczynam odliczanie. 1. Twoja energia krąży w całym twoim ciele, sprawiając, że czujesz się wspaniale, energicznie, sprawiając, że czujesz się silna ze swoją energią, pewna, zdecydowana,
i gotowa do działania. Całe Twoje ciało wypełnia się Twoją fantastyczną energią. Czujesz ją, jak cyrkuluje w całym ciele. Dwa. Zaczynasz odczuwać przyjemny ciężar swojego fizycznego ciała. A w Twoim ciele krąży ta sama energia, ta sama przyjemna, najprzyjemniejsza, bo Twoja energia. Czujesz, jak Twoje ciało zaczyna się budzić, jak robi się energetyczne, jak robi się gotowe do tego, żeby przeżyć kolejny dzień w najlepszym stanie, w najprzyjemniejszym stanie z własną energią. Możesz poruszać rękami i nogami, aby poczuć przyjemność ruchu swoim ciałem, jego energię. I jesteś gotowa do powrotu. I trzy. Otwórz oczy. Jak się czujesz, Anetko? Dobrze. Dobrze. Fizycznie dobrze, wszystko bardzo. W porządku? Tak. Samopoczucie? Tak, tak, wszystko dobrze, bardzo dobrze. Marto, poprosimy Cię, żebyś włączyła mikrofon. Marto, jak się czujesz? Czy chcesz nam coś powiedzieć po tej sesji? No, było to bardzo duże przeżycie dla mnie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I no, zaskakujące też tutaj niektóre elementy, szczególnie właśnie taki ten lęk przed spadaniem i właśnie no, w ogóle coś jest takiego, no, no niesamowite jest to dla mnie, ponieważ jedyny sen, który mam co jakiś czas i wraca do. Nie wiem skąd on jest, bo ja nie mam ani lęku wysokości, ani lęku przestrzeni, ale sen, który po prostu jest dla mnie bardzo trudny i który co jakiś czas mam, właśnie jest związany z tym, że ja idę do góry i po prostu i spadam. I czasami po prostu aż się budzę, jak po prostu w momencie, kiedy spadam. I nawet no, i nigdy nie potrafiłam właśnie zrozumieć skąd ja mam właśnie podświadomość. No, bardzo, bardzo podobny i bardzo powtarzający się właśnie sen. To w ogóle niezwykłe. Zaskoczył mnie. Proszę, jeszcze tylko dokończę tą myśl. Zaskoczyła mnie właśnie też tutaj ta relacja tak mocna i może nie wiem, czy toksyczna to jest dobre słowo, ale to powiązanie właśnie z mamą. Ja mam bardzo, no, bardzo blisko jestem z mamą, ale faktycznie, no, to. Teraz będziesz mogła poobserwować, jak to się teraz będzie toczyło w Twoim życiu właśnie takim codziennym, fizycznym. Czy te relacje rzeczywiście będą lżejsze, jak się będą kształtowały. Ale ja chciałam jeszcze zapytać, czy odczuwałaś coś w ciele w trakcie sesji? Ja jestem po prostu, jestem tak zmęczona po tej sesji, Dobrze, to nie będziemy Cię już dłużej męczyć. Będziesz mogła sobie teraz już spokojnie odpocząć i zmetabolizować tę sesję. Metabolizm sesji przebiega bardzo różnie. Niektórzy od razu, inni po dniu, po kilku dniach, inni po tygodniu. My zazwyczaj mówimy o 3 miesiącach. Tak sobie ustaliliśmy, że tak mniej więcej przebiega metabolizm, więc na spokojnie pozwól sobie, żeby te energie się w tobie normowały, żeby sobie spokojnie cyrkulowały. I ja na koniec zadaję zawsze pytanie standardowe, czy chciałabyś opublikować tę sesję? A czy mogę wrócić z odpowiedzią zawsze do ciebie później? Oczywiście, dobrze. To ja w takim razie. Oczywiście. To jest całkowicie Twoje prawo. Dziewczyny, ja chciałam Wam bardzo podziękować za piękną sesję. Tobie, Marto, za zaufanie do nas, że zechciałaś ją z nami wykonać. Tobie, Anetko, za wspaniałą pracę. Dziękuję Ci bardzo. Wyłączam Dzięki. Nagrywanie. Zostańcie jeszcze chwilę na linii. Do widzenia.